Hej moi drodzy, witam was serdecznie na unboxingu mikrofonu od Asusa Strix Gaming Microphone Magnus. Moi drodzy, wiecie o tym, że jeżeli chodzi o mikrofony i dźwięk, jakim streamuję i nagrywam materiały, mam małą obsesję na tym punkcie, więc potestujemy go, jak będzie się spisywał z mikrofonem w słuchawkach, które otrzymałem i w innych słuchawkach, które też mam, oraz z Audio-Techniką 2035, która jest na XLR-ze. Przetestujemy to, zobaczymy jakość tego nagrania. Jest to mikrofon na USB, plug and play dosłownie, wystarczy go wpiąć i listawio. Ma integrację podświetlenia z Aurosynsem, że może Wam świecić. Zobaczymy za 2-3 tygodnie, postaram się Wam recenzję zrobić, jak to wygląda, jak się taki mikrofon użytkuje na co dzień, ale jest to szybki unboxing, więc nie recenzja, moi drodzy, więc jedziemy z otwieraniem. Mamy grubą książeczkę u góry, która jest, czekajcie, muszę po swojej stronie, jest w kilku językach, więc no. Wiadomo, First Edition February 2017, pierwsza edycja. Mikrofon jest zapakowany w ochronne pudełko. Tutaj mamy jeszcze Warranty Notice, to jest, wiadomo, gwarancja. W pudełku więcej nic nie ma, czyli idzie na bok. Tak wygląda przód ochronnego tutaj pudełka. Jest to fajne w tych mikrofonach na USB, że bierzecie, pakujecie go w coś takiego, jeżeli potrzebujecie gdzieś pojechać, coś nagrać. Pakujecie go, jedziecie, podpinacie i wio. Jest zabezpieczony przy okazji. Świetny patent, bardzo mi się podoba. Bardzo fajny uchwyt. Jedziemy dalej. Otwieramy. Piękne zabezpieczenie. Wow! Ok, co my tu mamy? Mamy do montażu na ramieniu, do przykręcenia, mamy, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, mamy oczywiście kabel USB, przykro mi folia, sio, mamy kabel USB, który jest, jak widzę, dosyć długi. Szczerze powiedziawszy, na pudełku jest opis, jak długi ten kabel jest, bo wszystkie najważniejsze rzeczy, moi drodzy, będą w recenzji, co nie, ale to jest seria szybki unboxing, czyli pokazuję Wam, co jest w pudełku i próbuję znaleźć, jak długi ten kabel jest tutaj na pudełku. Na pudełku, moi drodzy. Albo jestem ślepy. Nie wiem. Jeżeli ktoś widzi, to sobie, nie wiem, zrobi pauzę czy coś. Ja dam wszystkie informacje, jakie są tutaj na pudełku, ale jakoś nie widzę długości. Zobaczmy. Kabel USB. USB 3.0 nadmienię. Jest to USB 3.0. Tak wygląda końcówka, która wchodzi do mikrofonu. Tak wygląda końcówka, która idzie do komputera. Całe szczęście, że ostatnio zaopatrzyłem się w przedłużacz USB 3.0 3-metrowy, bo komputery za mną stoją, więc jakoś trzeba sobie radzić. Zobaczymy, jak to będzie na przedłużaczu działało, czy to w ogóle będzie działało przedłużaczu, bo nie wszyscy mają komputer pod nogami, czy blisko, czy ten metr od. Zobaczymy, jak to będzie się spisywało, ale dalej. Mamy mikrofon, ale leciutki. Szczerze, strasznie, przepraszam. Przepraszam, że dotknąłem mikrofon. Ok. Tam, ten drugi. Strasznie leciutki, ale czekajcie, jak to się odkleja? Żeby... Cholera. Tu chyba jest. Właśnie leciutki mikrofonik. Muszę powiedzieć. Jedna folia. Cholerne plastiki. No, odkryć. Drugi plastik. No, niestety. Tego już tym nie zakleję. Jest taki lekki, że aż prawie mi wypadł ręki. No, po prostu niesamowite. Ale jest. Udało się. Odkleiliśmy do całego. Mikrofon może stać, bo tutaj jest do przykręcenia, czyli wiadomo, do statywu czy czegoś. Mamy tutaj możliwość podpięcia. Czekaj, PC? Tam. Tutaj głośność słuchawki. To jest pewnie słuchawki. Wiadomo, w recenzji to jest szybki unboxing, więc tu jest podświetlenie, tu jest wymutowanie mikrofonu, fajnie, że guzik jest, tu jest głośność mikrofonu i tutaj są ustawienia, czyli
całkowicie tłumienie dźwięków zewnętrznych, tu jest inne ustawienia łapania, tutaj mamy hub, tu mamy aux in, hub, ok, i zobaczymy, jak to wygląda, jak wepniemy to cudo w to cudo, jak to, aha, to tak to wygląda. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę konstrukcja jest fajna. Właściwie, wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina te męskie sztyfty do pach, wiecie, żeby się nie pocić, co nie? To troszeczkę tak pink i możecie jechać, co nie? No, bo spray to troszeczkę nie ten, ale przypomina, dosłownie to przypomina, albo jakieś, nie wiem, mydło w płynie. Jedno, co się martwię, to, że jeżeli do statywu go przykręcimy tak sobie na przykład, bo mamy statyw z boku, statyw idzie tu, fajnie wkręcimy go, będziemy musieli kombinować z jego troszeczkę form factory, czyli po prostu jego kształtem, bo nie wiem, od góry go jakoś zawiesić, od dołu, stać stoi, co nie? Tylko pytanie, jak będzie przenosił dźwięki, czy jak go postawimy super stoi, co nie, i będziemy klepali sobie na klawiaturze, czy te wibracje i cała reszta będzie przechodziła na mikrofon, więc to też potestujemy. Więc moi drodzy, to był szybki unboxing mikrofonu Strix Magnus. Ja dziękuję serdecznie, że oglądaliście, dziękuję serdecznie Asusowi za podesłanie tego. Miłego wieczoru życzę, czy dnia. Dziękuję serdecznie i pamiętajcie, zostawcie lajka, jeżeli się podobało, jeżeli się nie podobało, dislajka, jeżeli macie jakieś komentarze, zapraszam tam na dół. I co? Dzięki serdeczne, do za 2-3 tygodnie, do recenzji. Pa!